Siemanko, tutaj Rix oczywiście, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 20 Ultimate Team. Dzisiaj nadeszła ta wiekopomna chwila, jak to mówią, nadeszła ta chwila, ten dzień, kiedy w końcu dorobiliśmy się porządnej ikony do naszego składu, który aktualnie na razie prezentuje się tak, czyli nie za bogato, nie za biednie, tak skromnie, można powiedzieć, standardowo, no tak nie najlepiej, nie najgorzej, jak na ten moment FIFA raczej blado, aczkolwiek za chwilę ikona wleci do naszego składu i w tym odcinku właśnie pierwsza ikona, którą będzie Ronald Koeman. Tak jest, Ronald Koeman, którą zresztą po tytule możecie już się domyśleć, jaka ikona do naszego składu dołączy. No i na początek właśnie zrobimy Ronalda Koemana za 10 Icon Swapów, za 10 żetonów. Być może jeszcze, jeżeli będzie mi się chciało, zrobię sobie drugiego stopera do naszego składu i będzie nim oczywiście Fernando Hierro, ale jeszcze nie jest to pewne. Może zastanawiam się jeszcze nad Edwinem van der Sarem, zobaczymy, chociaż mam Ter Stegena niewymiennego. No i żal by było z niego nie skorzystać, chyba że do jakiegoś SBC-go przypadę, no zobaczymy. Koeman, tutaj już wszystko mam pouzupełnione elegancko. No i co? Fanfary dla mnie, brawa wielkie. W końcu się dorobiłem pierwszej ikony w naszym składzie. Pierwszych ikon swapów nie robiłem po prostu, bo nie miałem czasu, jeszcze nie wyrobiłem się jakoś. No ale jest w naszym składzie Ronald Koeman. On może grać też w pomocy, ma tak zrównoważone, tak po prostu świetne statystyki w każdej praktycznie formacji może grać, no może nie przesadzajmy z atakiem, no ale też strzały widzimy, jego tempa troszeczkę brakuje, ale na karcie myśliwego, na odpowiednim stylu gry, myślę, że też dałby sobie radę, ale na pewno w drugiej linii w pomocy, jak i oczywiście na stoperze radzić sobie będzie w naszym składzie wyśmienicie, jestem o tym przekonany. Będzie też filmik o tym składzie, jak mi się nim gra po prostu i będzie recenzja sama w sobie Ronalda Koemana na moim kanale. Już niebawem, już na dniach zrobię recenzję tej oto ikony. Oprócz tego jeszcze zrobiłem 3 SBC, tak po prostu, żeby pozbyć się niezbędnych kart, takich, których nie będę używał w Icon Swapach, czyli takich zawodników z tych niższowych lig, czy po prostu, no takich, którzy mi się nie przydadzą, nie? Najzwyczajniej w świecie. A więc pierwszy... Rezerwy La Liga Kouame. Dobra, chuj, że w rezerwach La Liga mam Kouame. To sobie innego wezmę ziomeczka. W jakimś składzie z rezerwami mam Kouame w składzie i czytam kogo się mi pokazało. Trudno. Znajdziemy sobie innego zawodnika. Dobra, pierwsze SBC zrobione z Future Starsów. Teraz podwójna rozbudowa, 81 overall plus. O panie, zabrakło nam jednego zawodnika. Aha, bo mieliśmy go zapewne w tym... W dwóch zespołach, no to czekajcie, sobie to szybko uzupełnię. Dokładnie dwóch rzadkich musi być, oczywiście poziom złoty, niewymienne, tak jest, sortuj, dajmy rosnącą. No i zobaczmy, kogo my tutaj się możemy pozbyć. Kalinić, Luke Bakio mi szkoda, bo on może do rezerw, czy do Division Rivals, nie? Będę robił tej ikon swapy z Division Rivals i on może mi się tam ewentualnie przydać. Ale takiego Zivkovicia na przykład, o, takiego Zivkovicia byśmy dali, czekajcie. Usunęło mi się i muszę jeszcze raz wbić to. Bo taki Luke Bakio na Division Rivals z niekupionymi zawodnikami z Bundesligi by się przydał. Rzadcy piłkarze, dokładnie 11. Aha, on się nie liczy jako rzadki, tak? On się nie liczy jako rzadki. No dobra, niech będzie. To dajmy tam tego Cordobę, tam co? Ja tam się będę targował. Nie będę sobie żałował, kupię sobie go. Herein z innych z twoich składów. Hereinie z innym z moich składów, tak? Aha. W innym SBC dałem tego Hereina. Czyżby? No dobra, to weźmiemy sobie... Kalinić się przyda do... Nie, Popę mam. Popę mam z tego, z Premier League. Także możemy dać sobie... Aha, Akinfejewa mam na pewno w tym następnym SBC. Także nie. Także damy sobie tego Kalinicia. Dobra. Popę mam, także Kalinić może jak najbardziej być. Zgłaszamy składzik. I mamy kolejne SBC. Podwójna rozbudowa 81 plus zaliczone. Szkoda, że to są paki niewymienne. No ale oczywiście EA, gdzieżby tam EA dało nam wymienne
paczki za te SBC. No i 83+, możecie sobie jeszcze zerknąć, najdroższa, najlepsza karta Sigurdsson czy Luis Alberto, praktycznie Bigli czy Mkhitaryana mi absolutnie nie szkoda. Nie przydadzą mi się nawet do tych icon swapów piłkarzami niekupionymi. Niekupionymi z Serie A, bo znajdę sobie innych tam. Znajdę sobie innych na ich miejsce. Na pewno mam sporo tych zawodników, także... co? Zrobiliśmy. Te trzy SBC. No i teraz otwórzmy sobie te paczuchy. Zobaczmy, co tam ciekawego nam się trafi, co tam ciekawego leci. Duża złota paczka leci na pierwszy ogień. No i co my tutaj mamy? Jak zwykle pewnie nic ciekawego, ale emocje są jak na grzybach. Coś tutaj wlatuje oczywiście. Jest to żenująca karta. Jak zwykle. No niestety nie mam szczęścia, nie mam farta w tej FIFA. Zobaczymy, kiedy to się zmieni. Pewnie do końca FIFA się to nie zmieni. Znając moje szczęście. No ale dobra, na spokojnie to przyjmujemy, na luzie. Druga paczka. 83 plus chyba była. Z dwoma piłkarzami. Jakiś napastnik Hoffenheim. O Jezus, to jest ten... Ilicic? Nie. Kramaric. Sorry. No. Tragedii nie ma. Bundesliga. Mógł być jakiś bardziej no-name. I Perin. No kolejnych SBC po prostu się przydadzą te karty. No co ja mam... co ja mogę wam więcej powiedzieć? Aha, to było 81 plus. No, czy nie ma tragedii. 83 i 82 dostaliśmy, nie? Przecież no EA mogłoby nam odpowiedzieć, no... Mogłeś dostać 81 dwie karty, nie? A dostaliśmy 83, 82, więc nie ma na, tutaj absolutnie na co narzekać! Co tutaj jest? Ekrany są? Ekrany, środkowy obrońca, Milan Skriniar, no. No nie ma takiej, wiecie, jakiegoś zajebistego tąpnięcia, takiego wow! Ale jest Milan Skriniar, nie ma tragedii, absolutnie. Wiadomo, przyda się na pewno, będę nim grał sobie Icon Swapach w Division Rivals. Gdzie będę musiał grać niekupionymi zawodnikami, to na pewno, a więc wiadomo, nie jest źle, my się dorabiamy coraz bardziej, można powiedzieć, składzik będzie coraz lepszy, już niedługo też jakiś środkowy pomocnik ofensywny, nie wiem czy De Bruyne, jeszcze się zastanawiam, bo no, a już Seedorfa niestety nie zrobię, Seedorfa z Icon Swapów, już mi zabraknie żetonów, już 10, kurwa co ja robię, już wykorzystałem, także zostało mi maksymalnie 8, czyli jeszcze 8 maksymalnie. No i ten oto pan Ronald Koeman ląduje w naszym składzie i tak oto prezentuje się nasza jedenastka na ten moment. A więc zachęcam was do śledzenia moich poczynań w Ultimate Team, w FIFA 20 i kolejnych odcinków na moim kanale. Także trzymajcie się, zostawcie łapę w górę, jeżeli chcecie i suba. Piąteczka, na razie, do następnego odcineczka. Jo!